wszyscy chcemy żyć w szczęściu i zdrowiu. A żeby szczęście i zdrowie nie było sprzeczne z tym, co na co dzień robimy, to takie działania, jakie podejmujemy dzisiaj, takie ruchy, jakie wykonujemy dzisiaj, takie konsorcja, jakie powstają, są koniecznością i są czymś, do czego jesteśmy zobowiązani nie tylko wobec siebie, naszego zdrowia, ale przede wszystkim wobec zdrowia i przyszłości naszych dzieci i naszych kolejnych pokoleń, które będą po nas. Lada dzień jako samorząd regionalny będziemy przyjmować nową strategię województwa śląskiego. Na roboczo jest nazwana Zielone Śląskie, a już tak po naszemu Zielone Śląskie 2030. Czyli zakładamy, że w przeciągu 10 lat Śląsk przejdzie wielką zmianę. Są środki Unii Europejskiej, są środki Komisji. To, co wynegocjował rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, nasi parlamentarzyści, europarlamentarzyści, za co bardzo dziękuję. Dla nas to jest realna zmiana, która już puka do naszych drzwi. Czekamy tylko na to, aż Komisja i rząd wynegocjują odpowiednie umowy, a potem zjedziemy na ten poziom regionalny, żeby bardzo szybko wydawać te środki, ogłaszać konkursy, szukać tych możliwości, żeby tych środków jak najwięcej, jak najmądrzejsze i efektywne projekty implementować. Moment dosyć symboliczny, bo chciałem zaprosić tutaj czterech partnerów, którzy w symboliczny sposób podpiszą dzisiaj list intencyjny, o projekcie, o którym już dzisiaj mówiliśmy, czyli Pszczyna zeroemisyjna gmina oparta o rozwiązania wodorowe. Co jest teraz największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki, to transformacja energetyczna. Musimy mieć świadomość, że jest to jeden z największych i najbardziej skomplikowanych problemów, z którymi musimy się uporać w ciągu najbliższych 30 lat. Polska ma taki, a nie inny miks energetyczny. Mamy dominację paliw stałych, czyli węgla kamiennego i węgla brunatnego. Od tej dominacji musimy odejść w sposób, że tak powiem, aprobowalny społecznie. Jedno, co powinno wybrzmieć z województwa śląskiego, z tego miejsca, to to, że na Śląsku rozmawiamy, ale pragmatyka, racjonalność i skuteczność jest naszą cechą. I to powinno iść w świat. I okazuje się, że coś, co jest takim hasłem in minus, bo Pszczyna zakopcona, pokazywana jako sztandar in minus, zaczyna być symbolem, że my na Śląsku umiemy wypracować projekt. I powiem tak, trzymajmy wszyscy kciuki, aby ten projekt, który ma przed sobą jeszcze etapy i to będą wyzwania, nie tylko technologiczne, ale rozbudowa sieci, ale i przekonanie społeczności lokalnej do tego, by te 2030 stało się pewną metą, zwycięską metą.